Siemano, tutaj JJK i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Farah. Siemaneczko, witam wszystkich pięknie, yo. I pewnie każdy z was kojarzy ten film, który oglądamy co roku, mimo tego, że oglądaliśmy go już miliony razy i jest to Kevin sam w domu. Ja nie oglądałem. Jest to mój ulubiony film z dzieciństwa i naprawdę oglądałam go już setki razy. Hello. No i postanowiłam, że nagram odcinek, w którym będę jadła tylko to, co jadł Kevin, kiedy nie było rodziców w domu. Jeżeli pamiętacie chociaż jedną potrawę z tego filmu, to napiszcie teraz ją w komentarzu, zanim jeszcze przejdziemy do odcinka. I oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli kiedykolwiek oglądaliście Kevina. Zgadza się. I albo tyle razy kliknijcie łapeczkę w górę, ile razy oglądaliście Kevina. To będzie ze 100 tysięcy. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka, a ja przygotowałam na dzisiaj 4 potrawy i są to naprawdę mocne potrawy. Jest godzina 12, a my jesteśmy bez śniadania, a śniadanie będzie mocne. W ogóle dajcie znać w komentarzu, też napiszcie, co jecie, kiedy rodziców nie ma w domu. Co jest waszą ulubioną potrawą, taką zakazaną, bo jestem bardzo ciekawa. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy jedli, jest słynny mac and cheese, czyli makaron cheese? Z serem popijany mlekiem. Tutaj wam się wyświetla gdzieś screen jak? Z filmu, gdzie Kevin spożywa właśnie taki posiłek przy świecach. Więc my również taki posiłek przygotujemy i zjemy wspólnie, ale mam niespodziankę, ponieważ mam niezwykły mac and cheese. Ja nie chcę mieć makaronu z mlekiem. Serem. I mlekiem. Dobra, widzowie, myślałem, że będzie jakiś lepszy obiad. A co jeszcze? Coś jadł ciekawego? Dobra, na pewno się dowiem później. Lecimy. Kevin sam w domu zrobił sobie makaron z serem, ale z mikrofali. Ja niestety takiego do mikrofali typowo nie mogłam znaleźć, ale znalazłam coś znacznie lepszego, ponieważ jest to mac and cheese o smaku Cheetosów. Tutaj mamy taki typowo serowy, a tutaj mamy serowo jalapeno, czyli będzie jeszcze do tego pikantne. Ten pewnie zje Krystian, a ten zjem ja. No i robimy to wszystko na patelni. Czekamy tylko, aż woda się ugotuje i za chwilę pokażę wam, jak się prezentuje już na patelni właśnie. Kolację do stołu podano. Ja akurat mam ten pikantny makaron. Okej, jesteś takim twarcielem. Jestem mega ciekawa, jak smakuje ten pomarańczowy, ale najpierw spróbuję swojego. Ale jaki ma kolorek, normalnie jak Cheetosy serowe. I jeszcze chciałam powiedzieć, że na tym screenie, który wam pokazałam, Kevin miał mleko nalane do bardzo podobnej lampki. Nalaliśmy do jednej, podzielimy się mlekiem, bo dwóch szklanek nie wypijemy. Świeczuszki też są. Tak, tylko że zapalone. Nigdy nie jadłam mac and cheese, nigdy. To jest mój pierwszy raz. Mmm. O kurde. Mhm. Ale to ma smak. Ale to ma kalorii. Ale to jest tłuste. Ale to jest dobre. Jest, ja się nie dziwię, przepycha. Że to jest zakazane przez rodziców. Zmiana na szybkości. Mhm. Ponieważ tak, łatwo się to przygotowuje, więc każdy potrafi to przygotować. Jeszcze jest turbo niezdrowe. Turbo niezdrowe. Ten chyba lepszy nawet. Tylko, że nie jest ostry, jest bardziej mdły. Ten jest bardziej mdły i ten smakuje mi jak chrupki serowe, wiecie, to pomarańczowe Cheetosy, nie? Dokładnie tak samo. No to właśnie dlatego on jest chyba taki pomarańczowy. Ale ten jest lepszy, bo jest ciekawszy, jest ostry. No, dostaje jest taki posmak ostry. I do tego mleko do ostrego. Ale to jest połączenie, to jest naprawdę połączenie jak z filmu, nie? To jest śniadanie? To jest śniadanie. Dobra, to dzisiaj w naszym wypadku norma kalorii do przekroczenia to 10 tysięcy, tak? Ja chciałam powiedzieć, że Kevin po śniadaniu jadł deser. A na deser jadł lody różnych smaków z wiśniami połączone z czekoladą i połączone z posypką z chipsów. Pierwszy raz takie posypce słyszę. Więc dzisiaj właśnie nas to czeka. Dawaj ten potem jest trochę. Chodź tu, Klaudio, szybko zobacz, co ja dla ciebie mam. To jest mac and cheese i to jest, w ogóle to jest Cheetosowe. A ja mam inne niż ty. Bo to jest, od razu ci ostrzegam, że to jest lekko pikantne, ale nie mocno. A tu jest... Przyzwyczaiłam się mieszkając z wami. Ja już czułam w mieszkaniu czuć, że to jest mega serowe. No a zapach czuć. Jaki to ma w ogóle kolor neonowy, nie? Dobre. Nie jest pikantne. Klaudia, nie poznaję cię, Klaudia. Nawet jak jest ketchup lekko pikantny, to była kiedyś przerażona, a teraz nie jest pikantny. Nie, naprawdę nie jest.
Naprawdę nie jest pikantne. A które lepsze według ciebie? Chyba to. No to, nie? Bo jest takie mniej dobre, ale to jest chyba lepsze. No to czyli się zgadzamy. Chciałabym, żeby widzowie teraz mogli spróbować i ocenić, które jest lepsze. Ja spróbuję za was, a wystawcie łapkę. A musisz jeszcze popić mlekiem, żeby było tak. Ach, okej. Okay. Przepraszam, to wasze zdrowie. Dobra, czy Klaudia jest chętna na deser? Deser? Jak najbardziej. To lecimy. Okej, wszystko mamy już przygotowane. Mamy lody waniliowo-wiśniowe, mamy lody Sony Caramel, mamy lody czekoladowe, mamy czekoladę, mamy wiśnie, konfiturę wiśniową, coś takiego. Mamy do tego kolkę do popicia i oczywiście chipsy do posypania. Więc zaczynamy. Nawet mam łyżkę specjalną do lodów. Będzie cała micha lodów. Okej, zacznijmy może sobie od tych waniliowych. Ja w ogóle nigdy nie nakładałam lodów taką łyżką, więc myślę, że będzie ciężko. I co, było ciężko? Nie jest najgorzej. Teraz słony karmel. O kurde, moje ulubione. O kurde, one są już na pół roztopione te lody. Wow! Przecież ja dzisiaj na tym odcinku przytyję z jakieś 50 kilo! Więcej lodów czekoladowych! Dajcie znać, jakie są wasze ulubione lody, bo ja na przykład uwielbiam lody czekoladowe. To są moje ulubione i nie ma lepszych. Jeszcze więcej lodów, bo to dla Klaudii. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Prezentuje się to bardzo ładnie. Myślisz, że Klaudia tyle zje? Myślę, że jest do tego zdolna. Mieszkam już z nią trochę czasu. Teraz wyciągamy Nutellę i dajemy sporą porcję. Wiadomo, że Kevin to robił również nieumiejętnie, tak samo jak ja, dlatego ja tak to robię. Kolejna część to konfitura wiśniowa. Nie wygląda to najlepiej. Mam nadzieję, że smakuje lepiej niż wygląda. I ostatnia posypka chipsów! Ciekawe, czy Klaudii będzie się to podobało. Każdy rodzic zastanawia się, jakie marzenia mają ich dzieci. A naszym marzeniem jest tylko jedzenie lodów posypanych chipsami! Z Nutellą! I to wszystko! Ja nie rozumiem, czemu tak mało mi nałożyłaś. Jak? To masz więcej ode mnie! Uwaga! Zobaczymy, czy to połączenie faktycznie jest takie dobre. Uwaga! Nutella. To by było dobre, ale te chipsy tak bardzo nie pasują. Te chipsy troszeczkę psują smak lodów. Ale czekaj, spróbuję jeszcze innych lodów. Wiśniowe pasują! Ale wiśniowe to jest kosmos! Muszę odkopać sobie. To są te. I jeszcze słony karmel. Nie, nie smakuje ci? Wiśniowe pasują, bo jest konfitura wiśniowa i czekolada. Mam dla ciebie challenge. To jest musisz, normalne. Musisz nabrać każdy smak w taki sposób. I wsadzić tam do uli. Tak. Myślę, że tyle może być. Zimne! Marzenie z dzieciństwa spełnione. Mamy to? Przyszła pizza, moi drodzy, na drugie śniadanie. Kto chętny na pizzę? Ja! Joysty Kiwi też? A jak? Ja jestem złodziejem z Kolejną Kevina. Kolejną Nutellą i płatkami i w ogóle wszystko. Ja jestem złodziejem z Kevina. To nara! To mogę na podkładę! Uważaj! Kevin po ciężkim dniu radzenia sobie z włamywaczami musiał zjeść coś pożywnego, więc postawił na pizzę! Wow. I wiecie co? Powiem wam teraz ciekawostkę. Kevin zawsze zamawiał margaritę. Powiedzcie mi, czy jak jesteście mali, albo jak byliście mali, to czy nie jedliście tylko margaritę, bo ja zawsze prosiłam mamę, żeby zamawiała mi tylko pizzę z serem. Okej, okay. Ja z kurczakiem jadłem. O. To dziwne. No ale Kevin ja jestem zawsze... dziwny, tak, tak. Ale Kevin zawsze zamawiał margaritę, bał się większej ilości składników. Ja zamówiłam margaritę z podwójnym serem. I zobaczcie, jak ona się prezentuje. Przepięknie. No, idealnie jak z filmu. Darnik, który kawałek jest dla ciebie? Ten mały. Tak, dokładnie. Skąd dobra, wiedziałeś? Ale nie. Ja małego nie wezmę. Weźmy taki sam i robimy challenge. Kto szybciej zje? Tak. Boże, nie! Okej, kto zje, przeżuje i powie Kevin is the best. 3, 2, 1, start. Ale dobra. Zobacz, włamywacz! Nie! Zabłem! Nie mam szans. Ale powiem tak, na potrzeby tego filmu zamówiłam margaritę pierwszy raz w życiu. To jest pizza, na którą czekałam całe życie. Naprawdę! Ja takiego smaku szukałam nawet nie wiesz ile czasu. Zdeklasowałem. Kevin is the best!
Ej, gdyby nie ten deser, to ja bym wygrała. Na pewno. Dobra, słuchajcie, za nami 3 posiłki. Zeżarliśmy już jakieś 2 miliony kalorii. Trzeba zjeść 3 dzisiaj. Więc ostatnim posiłkiem, jaki Kevin sobie przygotowywał, w sumie nie musiał go przygotowywać, ponieważ był to mini bar z przekąskami. I ja taki sam mini bar zrobiłam. Ja będę się strasznie źle czuł po tym odcinku, ale czegoś nie robi dla Kevina. Każdy z nas w dzieciństwie marzył, żeby mieć taką szafkę. Zobaczcie na to. Co prawda, szafka Kevina wyglądała nieco inaczej, ale postarałam się odtworzyć ją jak najlepiej potrafiłam. Jak widzicie na screenie, u Kevina w szafce mamy kolorowe fasolki w takich małych słoiczkach. Ja znalazłam jeden większy i wsypałam sporo fasolek, bo tutaj są dwa opakowania aż, więc kosztujemy fasolki. Jestem ciekawa, czy one są dobre, czy one są słodkie, bo w sumie nie patrzyłam na to. Dobre czy niedobre? Są dobre. Kamerzysta, chcesz spróbować? Nie kamerzysta, tylko Farel. Może być różowa. W szafce Kevina możemy również znaleźć ciasteczka z czekoladą. Tylko że były bez rdzynek. Mhm. To prawda. Wszyscy, którzy nie lubią ciastek z rodzynkami, dostawiają łapkę. Tak. W szafce Kevina znajdowała się również oczywiście cola w puszce do picia, bo to jest najważniejsze. Dlaczego nie zero? No i teraz to jest takie chyba już ukoronowanie naszego dzisiejszego dnia. Pożegnaj się teraz z widzami, ponieważ my zjedliśmy już wszystko, co mogliśmy zjeść z filmu Kevin sam w domu. Jeżeli coś pominęliśmy, to możecie napisać w komentarzu. Jestem ciekawa jeszcze, co Kevin jadł, jak był w Nowym Jorku, ale tego już nie będziemy testować, ponieważ... Na 20 tysięcy łapek przetestuję chętnie. Do Nowego Jorku nam troszeczkę daleko. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Życzymy Wam wesołych świąt i pamiętajcie, trzeba obejrzeć Kevina w tym roku. Koniecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!